Na placu przy świetlicy wiejskiej w Turach Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich zorganizowało piknik rodzinny połączony z obchodami Dnia Dziecka. Dzięki animatorce zabaw dzieci nie miały ani chwili nudy. Integrowały się podczas wspólnych zabaw i konkursów. Za aktywny udział w zabawach animatorka Karolina skręcała z balonów figurki różnych zwierząt. Oczywiście nie zabrakło malowania twarzy. Jedną z wielu atrakcji był pokaz druhów z tutejszej jednostki OSP. Przeprowadzono kontrolowaną akcję gaśniczą, a do przejażdżki wozem strażackim nie brakowało chętnych. Jak na dobry piknik przystało, nie zabrakło też ogniska i pieczonych kiełbasek. Organizatorki imprezy dziękują wszystkim przybyłym mieszkańcom za wspólną integrację i zabawę.